Spójrzmy na zadanie 10. Mamy pewną funkcję f i wiemy, że każdej liczbie ze zbioru x, czyli z tego zbioru, którego elementy mamy podane tutaj, ta funkcja przyporządkowuje liczbę przeciwną do jej kwadratu. Czyli przede wszystkim mamy kwadrat każdej z tych liczb, no i nas będzie interesowała liczba przeciwna właśnie do tego kwadratu. Mamy to przedstawić przy użyciu tabelki, czyli tu zapiszmy sobie x, tutaj zapiszmy f od x, bądź też jak będzie Wam wygodniej, możecie także zapisać, że tutaj mamy y. Czyli x mamy przygotowane, możemy sobie wstawić do tego wiersza górnego. Mamy 0, 1, 2 oraz 3. Natomiast y będziemy sobie wyznaczali. Tak jak mówiłam, bierzemy sobie tego pierwszego x i szukamy liczby przeciwnej do kwadratu minus dwójki. Czyli kwadrat minus dwójki to będzie minus 2 do kwadratu, czyli 4, a liczba do niej przeciwna to minus 4. Teraz bierzemy sobie minus 1, kwadrat tej liczby to będzie 1, liczba przeciwna do 1 to minus 1. Teraz mamy 0, to już policzmy sobie w pamięci. 0 do kwadratu to 0, no liczba przeciwna do 0 to będzie nadal 0. Teraz mamy 1 do kwadratu to 1, czyli otrzymamy minus 1. 2 do kwadratu to 4, czyli otrzymamy minus 4. No i jeszcze trójeczka do kwadratu to 9, czyli wpiszemy sobie tutaj minus 9. No i przedstawiliśmy funkcję f, wykorzystując tabelkę. No i spójrzmy jeszcze na pytanie dodatkowe, czyli dla ilu argumentów? A więc interesują nas x, czyli dla ilu x-ów ta funkcja przyjmuje wartość, czyli y, większego od minus dwójki. Czyli zapiszemy to sobie w ten sposób. No to spójrzmy do tabelki, gdzie ten y będzie większy od minus dwójki. No minus czwórka będzie na pewno mniejsza od minus dwójki. Minus jedynka jest większa. 0 jest większe. Minus jeden też. Minus czwórka jest mniejsza. Minus dziewiątka także. Jeżeli jest to Wam trudno sobie wyobrazić, która będzie większa, która będzie mniejsza, tak bywa zwłaszcza, gdy mamy liczby ujemne, to zobaczcie. Jeżeli byśmy sobie zaznaczyli, no nawet jakąś tam oś powiedzmy i umieścili tutaj 0, to liczby większe od 0 będą po prawej stronie, czyli tu mamy 1, 2 i tak dalej, a liczby po lewej stronie będą mniejsze od 0, czyli minus 1, minus 2 i tak dalej. Nas będą interesowały liczby większe od minus dwójki, czyli jeżeli to sobie podobnie narysujemy i zaznaczymy minus 2, no to po tej stronie mamy minus 1, mamy 0, mamy 1, mamy 2 i tak dalej. I to wszystko będą liczby większe. Natomiast te, które będą po lewej stronie od minus 2, będą mniejsze. Czyli minus 3, minus 4 właśnie, minus 9, to będą liczby mniejsze. Nas interesują większe, czyli te, które mamy wymienione tutaj. No i oczywiście mam podać x, czyli mam podać argumenty. Czyli tak, pierwszy argument to minus 1, kolejny to będzie 0, 1 oraz, no nie, w sumie to będzie wszystko, czyli dla x równego minus 1, 0 oraz 1, wartości naszej funkcji będą większe od minus 2.